zajmuje się pan i radiestezją, i chuną. To znaczy, no, aktywnie. Aktywnie. I prowadzi pan zajęcia, no i też żyje pan według tych reguł. Jakbyśmy mieli przybliżyć słuchaczom, czym jest chuna? No właśnie, ciężkie pytanie. Najprostsze. No, to, tak to bywa często. Oczywiste. No to jest wiedza, stara wiedza. Datują ją na około 4000 lat. Była już podobno znana w czasach egipskich, ale czy tam ona powstała, czy została też przyniesiona przez jakieś ludy, no to trudno, prawda, precyzyjnie, jednoznacznie określić. Czyli funkcjonowała podobno powszechnie, no w tych dawnych bardzo tysiącleciach w sumie. Później była roznoszona, można powiedzieć, po świecie poprzez migrację plemion z Egiptu w bardzo różnych kierunkach. I współcześnie, no w pewnym sensie współcześnie, bo to mam na myśli XX wiek, te ślady huny odnaleziono w bardzo różnych miejscach. Generalnie huna jest zapewne w takiej powszechnej opinii kojarzona z Hawajami. Z jednej strony słusznie, ale z drugiej strony no nie do końca, bo to nie jest, wydaje się, ich specyfika, ich dzieło, tylko po prostu tam najdłużej przetrwała w swojej formie. Ponieważ wszędzie, gdzie indziej była, to przez ten długi okres, tych paru czy nawet kilku tysiącleci, była czy to pacyfikowana, czy modyfikowana przez nowe filozofie, religie. I po prostu w mniejszym czy większym stopniu znikała. Okazało się, że różnego rodzaju ślady huny dało się właśnie w zeszłym wieku wytropić jeszcze i stąd tego typu opinie. No takim ojcem, wskrzesicielem, można powiedzieć, dla nas współczesnych, był Long. Amerykanin, który w młodym wieku wyjechał zawodowo na Hawaje. Tam kilkanaście lat przebywał. Tam się zetknął z dziwną wiedzą, praktykami. Zainteresował się tym, zaczął, że tak powiem, penetrować problem, nawiązał kontakty, został dopuszczony i do różnych zdarzeń, no i do wiedzy w dużej mierze. Opisuje to wszystko w swojej książce, a właściwie w książkach, bo summa summarum na przestrzeni paru dziesięciu lat napisał 7 książek. Ta pierwsza jest taką, no, nazwałbym to podstawową, gdzie bardzo szeroko właśnie pokazuje jakby zakres wiedzy, specyfikę tej wiedzy. Z tym, że mówiąc o tych wszelkich starych wiedzach, wydaje mi się, że bardzo istotne jest, żeby uświadomić sobie, że obecnie żyjemy w zupełnie innych czasach, zupełnie inną logiką operujemy. I poprzez ten pryzmat wszystko oceniamy. No więc tak jak huna, jak radiestezja, jak różnego rodzaju bioterapie czy uzdrowienia, przez tę logikę, która nam panuje, tą akademicką, jest na pniu wycinana, bo po prostu kompletnie się w niej nie mieści. I wydaje mi się, że jest to bardzo nielogiczne myślenie. Bardzo często dla mnie to jest takie aż śmieszne. Właśnie te osoby odrzucające tego typu wiedzę nazywają siebie racjonalnie myślącymi. Wydaje mi się, że jest zupełnie odwrotnie, że oni po prostu logicznie nie są w stanie myśleć, ponieważ takie twierdzenie autorytatywne, że to coś nie istnieje, czy że jest nieprawidłowe, opiera się na przekonaniu, że własna opinia jest niepodważalnie słuszna.
i że prawda, posiadamy pełną wiedzę, żeby móc tak kategorycznie weryfikować. No może mamy takie programy wgrane. No, oczywiście. To jest jedna rzecz, a druga, jeżeli ta stara wiedza no, wielokrotnie gdzieś ginęła po trasie, to moje pytanie jest jakby takie drugie, czy ona jest użyteczna? Bo jeżeli jest użyteczna, to czemu jakby to już znikała na przestrzeni tysięcy lat? No, zaraz na oba pytania odpowiem, zacznę od końca, jak to czasami bywa. Jak najbardziej jest użyteczna. A znikała, no bo tak jak powiedziałem, była przykrywana, była pacyfikowana. No, dokończę mieć z tymi Hawajami. Tam ona przetrwała. Long wylądował tam około 1920 roku, czy coś takiego. Dokładnie to opisuje w swojej książce. A chrystianizacja, czyli pierwsi misjonarze na tym krańcu świata, no bo przecież te wysepki zagubione gdzieś tam Hen, misjonarze dotarli stosunkowo bardzo późno, bo około 1830 lat. I po prostu nie zdążyli, no, mówiąc wprost, spacyfikować tego. Wybrzeża tych wysepek były, że tak powiem, opanowane, wprowadzono słuszną myśl, nauczano w nowy sposób. Natomiast, no to przecież bardzo górzyste wyspy wulkaniczne, wewnątrz ostały się i mieszkańcy, i szamani, no, przez kahunę, przez hunę nazywanymi kahunami, którzy funkcjonowali. Dzięki temu on jeszcze zdążył, jakby już taki ginącą wiedzę właśnie zdobyć, zobaczyć. Później zresztą przez długi czas, że tak powiem, to sobie analizował, układał. I ustawiał, układał, tak po to, żeby to przetransformować na sposób myślenia, prawda, tego naszego, nazwijmy to, współczesnego świata, innymi jakimiś opiniami, czy wręcz widzami. Bardzo szybko się definiuje, dopasowuje do siebie, nie pasuje, no to znaczy, że jest do niczego. Tak nie pasuje do wzorców, to trzeba odrzucić. Nie dajmy sobie sprawy, że taka postawa, jeszcze raz to powtórzę, zakłada naszą nieomylność. No, no co przeczy logice. No, nie ma na świecie człowieka, który posiadłby pełną wiedzę i byłby w pełni obiektywny. No wszystko jest, nie ma, że tak powiem, obiektywizmu na świecie. Wszystko jest subiektywizmem. Daj Boże, jak najbardziej zobiektywizowanym, ale więc musimy mieć świadomość. Ja też nigdy w swoich wypowiedziach, czy to przy okazji huny, radiestezji, czy też innych, bo nim do huny dotarłem się w niej, okopałem, to przeszedłem przez, że tak powiem, kilka przestrzeni. Bioterapię, feng shui, radiestezję. Nigdy nie mówię, że jest tak, a tak. Tylko, że czy mam takie oczy, czy że mi się wydaje. Niestety bardzo wiele osób, i to nawet na skręgu moich znajomych, takich alternatywnie działających, tak to nazwijmy, właśnie bardzo szybko z jakąś taką, według mnie, nadmiernym zaufaniem do swoich odczytów, czy to radiocezyjnych, czy odczuć. Oczywiście, że one często się powtarzają, ale z jednej strony trzeba w nie wierzyć, bo inaczej byłoby sensu, ale nie możemy, uważam, nadmiernej wagi do nich to jest jedna z przesłanek, a nie wyrok, nie jednoznaczne opisanie czegoś. Jeszcze raz o tej hunie parę słów. Czyli ona dużo pełniej, uważam, opisuje człowieka, niż my współcześnie właśnie kojarzymy siebie z fizycznością naszą, to jest oczywiste, bo stale to odczuwamy, i nasza osobowość do osobowości myślącej, logicznej. I huna też jak najbardziej o takiej osobowości mówi, ale to są dopiero dwa elementy, które według huny składające się na człowieka, a według huny tych elementów jest 10. Przede wszystkim nie jedna świadomość, jedna jaśń, czy jak to nazwiemy, a trzy.
podświadomość jeszcze tu jest brana pod uwagę i nadświadomość. No, z podświadomością to prawda, troszeczkę jesteśmy oswojeni, ale w gruncie rzeczy nic nie wiemy. Człowiek wykształcony pewnie coś tam napomknąłby w takim momencie o Jungu. No tak, tak. No, psychologia trochę to przechwyciła. Czy Freudzie. Mhm. No to wszystko, a ci panowie też słowa temu funkcjonowali, ale generalnie wydaje mi się, że niestety zainteresowani nauką podświadomości jest niewielkie, z tym, że z drugiej strony nie mają szans według logiki Hunny dojść do, że tak powiem, jakiejś wiedzy, ponieważ będą operować logiką świadomości, a podświadomość według Hunny posiada swoją logikę, inną, ale logiczną dla tej swojej przestrzeni, a jest to przestrzeń przede wszystkim emocji. Wszelkie emocje, jakie nam towarzyszą, właśnie są i zapisane, i ewentualnie, kiedy, że tak powiem, ujawniają się, pochodzą z podświadomości. Ona posiada z jednej strony totalny bank informacji, jest to totalny twardy dysk. Tam jest wszystko zapisane, z czym się żeśmy zetknęli. Bardzo dużo tych elementów zapisanych nie było uświadamianych, przemyślanych, czy zauważonych przez świadomość. Ale te wszelkie informacje, tak to nazwijmy ogólnie, summa summarum składają się na kształtowanie naszych poglądów, wzorców. Teraz wydaje mi się, że jest to dramatycznie widoczne. Dzięki głupio to brzmi, poprzez telewizję, zaistnienie telewizji, możliwości manipulacji niepomiernie wzrosły. Ponieważ ona najlepiej działa podprogowo, bo jest najbardziej efektowna. Najłatwiej przyciągnie uwagę naszej podświadomości. No tak, obrazem się najłatwiej manipuluje. No właśnie, to są te obrazki, te błyskotki. Radio też potrafiło, prawda, niesłychanie manipulować ludzi. No tutaj pan Orson Welles jest, prawda, fantastycznym przykładem zmasakrowania tysięcy czy milionów ludzi. No, zda się parę osób sobie w głowę strzeliło, czy się, że tak powiem, wyszło przez balkon. Więc to już, a to jest jakby dużo młodszy brat telewizji. Telewizja, mnie się wydaje, jakby decyduje teraz o naszym życiu, przynajmniej w Polsce, te podziały, historie. Znaczy nie chcę wkraczać na tę przestrzeń, gdzie, prawda, mamy bardzo różne opinie, ale siła oddziaływania według mnie jest nieporównywalna do bomby atomowej. No tak, ale to mieliśmy już jakby poza takim krajowym poligonem, który istnieje chyba w każdym państwie, to mieliśmy jakby globalną wojnę, tak, ze świadomością ludzi, to była pandemia, nie? No. To było doświadczenie na premierowym, nie było takiego numeru, gdzie jak nasze, przynajmniej nie wiemy. Oczywiście, to co pan mówi o pan... Ale i chciałbym powiedzieć, że właśnie przeżyliśmy to i jednak część ludzi oczywiście kupiło tą narrację bardzo mocno, ale część absolutnie wykluczała to od samego początku, czyli gdzieś może nie najgorzej jest z tą kondycją ludzi, nawet tak silnie zakodowanych lub tak silnych kodów, które są nam narzucane, że jednak to budzenie gdzieś u ludzi się przebija. Zapewne tak. No. Stale stykam się, czytając czy słuchając czegoś, z opiniami, że ludzkość się właśnie przebudza, że będzie lepiej. Natomiast mi się wydaje, tak jak się rozglądam wokół siebie, że nie za bardzo. Nie, to myślę, że to fragment i będzie zawsze. No więc właśnie, to oczywiście, pewnie zawsze był, zawsze jest. I tak, zawsze był. Ale to wydaje mi się, że jeszcze do masy krytycznej, która z nimi jest bardzo daleko niestety. Albo nigdy ta masa krytyczna nie nastąpi.
Tego oczywiście nie wiemy. Ale przecież zdegenerowanie jakby przestrzeni politycznej i społecznej wydaje mi się jest dramatyczne. No, dewastujemy siebie samych. No tak, ale czy musimy brać w tym udział? Bo jakby mi się wydaje, że po to są takie kursy i po to są takie prowadzenie, takie nauki, żebyśmy z tego systemu potrafili wyjść. No, jak najbardziej się zgadzam. I teraz moje pytanie, czy to jest trudne budzenie ludzi tą wiedzą, gdzie wiadomo, że każdy gdzieś ma te swoje przekonania, te swoje wzorce, które są wkodowane. No bo rozumiem, że jak się taki kurs prowadzi od podstaw, taki bazowy, no to z tymi schematami myślenia trzeba też podjąć walkę. No szalenie to jest istotne i trudne, oczywiście, konieczne. No, dlatego powiedzmy na samym początku mojego kursu Huny, to proszę o nieweryfikowanie tego, co mówię, bo wtedy tak nie ma na nic szans, wszystko będzie zweryfikowane negatywnie. Ale w momencie, kiedy się, tak uważam, dowiemy już co nieco, jakiś taki nawet bardzo ogólny obraz, pogląd na tę sprawę, no na w tym wypadku, prawda, na logikę czy wiedzę Huny, to już będziemy w stanie, że tak powiem, wyciągnąć dla siebie wnioski. No najlepiej jest poznać i później samemu sprawdzić. Z jednej strony wydaje mi się, że z tego co ja się zetknąłem, że w tej chwili jest bardzo dużo różnych kursów, ale w dużej mierze one mało przynoszą teorii, natomiast są praktyczne. Ja to też na własny użytek nazywam, że to są instrukcje obsługi. Z jednej strony to jest bardzo dobre, bo rzeczywiście nie wiedzą dlaczego, ale jak się człowiek dowie o mechanizmach, będzie używał, to będzie działać. No ale jeszcze lepiej jest, gdy my jesteśmy świadomi. Bo wtedy nie dość, że możemy reprodukować, powtarzać to, co żeśmy się nauczyli, ale wyciągać wnioski i tworzyć. Czy pogłębiać te metody, czy samemu bardziej świadomie, twórcze funkcjonować. No więc właśnie, no, bardzo różnych kursów jest bardzo wiele, masa dziedzin. No, z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że właściwie wszystkie można pod skrzydła Huny zgarnąć. Jestem przekonany, że Huna jest, tak to nazywam, matką wiedzy alternatywnej. Bo albo jakby są wykorzystywane jej fragmenty, logika, czy wręcz gotowe, bo ona przecież też ma bardzo dużo metod, narzędzi do funkcjonowania, jednoznacznie, ściśle, że tak powiem, opisanych.